to jest problem ogólnopolski, dotyczy wielu regionów kraju. On głównie polega na tym, że nastąpiła pewna zapaść gospodarcza i młodzi ludzie w Polsce nie widzą perspektyw funkcjonowania i dalszego życia. Rozwiązanie tego problemu leży w sferze podatkowej i w sferze ułatwień dla przedsiębiorców, czy też tak zwanej deregulacji. Po pierwsze, muszą być proste i niskie podatki, które pozwolą ludziom bogacić się, pozwolą im rozwijać swoje talenty i budować własne firmy, tworzyć miejsca pracy. Druga rzecz to jest proste przepisy. Wydaje się, że w Polsce te złożone systemy przepisów przy zakładaniu firm i funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw tłamszą w ogóle rozwój i odbierają chęci ludziom do zakładania tego typu przedsiębiorczości. To musi się zmienić, to przedsiębiorca musi być tym, który jest tutaj szanowany. Myślę, że to młodych przyciągnie. I ostatnia rzecz, ułatwienia w zakładaniu samych firm. Na Zachodzie jest tak, że można te firmy zakładać na bardzo prostych zasadach, można to robić przez internet, że pierwszy okres funkcjonowania takiej firmy ma pewien okres karencyjny, jeśli chodzi o elementy podatkowe i o możliwości decydowania, czy chce się dalej tą działalność prowadzić, o jej rejestrację. W Polsce tego nie mamy. Młodzi uciekają na Zachód, wprowadźmy w Polsce zasady, które funkcjonują na Zachodzie. Jeżeli to zrobimy, na pewno zatrzymamy odpływ młodych ludzi i stworzymy nowe miejsca pracy.